Macie fantastyczną patchworkową rodzinę, przynajmniej tak to wygląda ze zewnątrz. Zaskoczyło mnie na przykład podczas sesji zdjęciowej dla Wiwy, którą robiliśmy już chyba 3 lata temu, że byliście świeżo po rozstaniu z Michałem, a na przykład on do ciebie dzwonił podczas tej sesji, co było niezwykle przyjemne, chociaż dla nas jako dla ekipy zaskakujące. Tak. Nie, my mamy bardzo fajne relacje i takie mam nadzieję, że się utrzymają. One są zdrowe, bo to nie jest tak, że wiesz, się przyjaźnimy, chodzimy na plotki, ale szanujemy się, możemy razem się pojawiać na jednych imprezach i nic się nie dzieje. Myślę, że po prostu nie mamy do siebie jakiegoś żalu, przerobiliśmy albo przerobiliśmy wszystkie te żale, bo to wiesz, wina zawsze leży po środku, to nie jest tak, że Michał czy że ja. Także chyba to przerobiliśmy. On jest szczęśliwy, ma żonę, dziecko. Ja też jestem szczęśliwa, mam partnera, przyszłego męża. No na pewno jestem szczęśliwa, a jak są dwie strony szczęśliwe, to chyba nie ma o co się kłócić. Mimo wszystko w większości wywiadów z tobą pada temat Michała. Tobie nie przeszkadza, że jest jakiegoś rodzaju łatka? Czy liczysz, że może z biegiem czasu tak już nie będzie? Nie, generalnie jestem przekonana, że z biegiem czasu tak będzie i zawsze gdzieś ten Michał będzie wracał i jakoś jestem po prostu do tego przyzwyczajona. Najważniejsze, że się nie kłócimy, nie mamy powodów do jakichś tam niesnasek i nie musimy tego medialnie przerabiać.